Szczęść Boże, witam Cię bardzo serdecznie w ten sobotni wieczór. Posłuchajmy wspólnie słów z Księgi proroka Jeremiasza. Pan mnie pouczył i dowiedziałem się, wtedy przejrzałem ich postępki. Ja zaś jak baranek oswojony, którego prowadzą na rzeź. Nie wiedziałem, że powzięli przeciw mnie zgubne plany. Zniszczmy drzewo wraz z jego mocą. Zgładźmy go z ziemi żyjących, a jego imienia niech już nikt nie wspomina. Lecz Pan zastępów jest sprawiedliwym sędzią, bada sumienie i serce. Chciałbym zobaczyć Twoją zemstę nad nimi, albowiem Tobie powierzam swoją sprawę. Pan jest sprawiedliwym sędzią. Dzisiaj wiele osób, nawet wierzących, ma duże problemy ze zrozumieniem tego, że Bóg jest sędzią, i że Bóg nagradza i karze. A Pismo Święte ciągle o tym mówi. Tylko jak to rozumieć? Bóg nagradza i karze swoją miłością. Bóg daje miłość, ale nie może tego zrobić, jeśli ktoś tego nie chce. Jeśli ktoś dopuszcza się bezprawia, jeśli ktoś jest zły, jeśli ktoś uciska innych, to nie dostanie miłości, bo jest na nią zamknięty. Jeśli ktoś jest dobry, to ta miłość będzie pomnożona. Więc ufajmy temu sędziemu, który jest sprawiedliwy i który chce nas nagradzać, a nie chce nas karać. Pomódlmy się wspólnie. Nasz Ojcze, najlepszy sędzio, otwieraj moje serce, serce mojej siostry, mojego brata, na Twoją miłość. Zabieraj to wszystko, co blokuje mnie na tę najpiękniejszą i najdoskonalszą miłość, jaką jest miłość Twoja jako Boga, jako Ojca do dziecka. Daj mi poczuć to, że jestem Twoim najukochańszym dzieckiem. Jakże często nie mam tego doświadczenia miłości. Dlatego nie potrafię kochać drugiego człowieka, kochać samego siebie. Dziękuję Ci, że każdego dnia pokazujesz mi, jak bardzo Ci na mnie zależy, że jesteś dla mnie wyrozumiały, ale też i wymagający. Bo prawdziwa miłość kosztuje. Prawdziwa miłość jest wymagająca. Prawdziwa miłość wymaga ofiary. Ucz mnie takiej miłości, takiej sprawiedliwości. Niech Cię błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zadanie na poniedziałek. Posprzątaj, nie u siebie. Pomyśl, komu możesz jutro w poniedziałek realnie pomóc, na przykład przez posprzątanie czy zrobienie zakupów. Zrób prostą rzecz, która da mu wytchnienie, a jednocześnie będzie okazją do szczerego i serdecznego spotkania z nim. Mówiąc krótko, wyręcz kogoś przed świętami. Dobrego wieczoru. Szczęść Boże.